Szanowni Państwo, 611 lat temu u bram Polski stanęły wojska krzyżackie, których celem było przejęcie naszej własności i zniewolenie naszego narodu. Dzisiaj jest pewna analogia. Dzisiaj również neokrzyżacy, wrodzy naszej własności, wrodzy naszej wolności, stoją u bram. Różnica polega tylko na tym, że wtedy nasz wróg był w zasięgu ręki, był w zasięgu wzroku, był nazwany z imienia i nazwiska. Dzisiaj sytuacja jest odmienna, bo naszego wroga nie widać, jest on daleko, jest on blisko, przeniknął wszystkie struktury państwa polskiego, który chce nas zdławić w najbliższym okresie czasu i ostatecznie unicestwić. Przegraliśmy wiele bitew, ale nie przegraliśmy jeszcze wojny. Nie przegraliśmy wojny dlatego, że jeszcze duch w narodzie polskim, duch patriotyczny jeszcze istnieje i myślę, że nasz naród potrzebuje właśnie takich przywódców, jakich był Władysław Jagiełło. Witajcie tu u mnie na posesji. Tu jest właśnie, mamy 82 metry linii brzegowej jeziora. Tam mam swoją taką małą plażę, łódki, rower wodny. Pracowałem po maturze, jak nie dostałem się na architekturę. Później dopiero dowiedziałem, że jest szlaban za to, co napisałem na maturze. Zdawałem 5 razy na wyższe studia. Dopiero w południowej Afryce studiowałem ekonomię. Także nie kochali mnie tu. Dlatego jak się nadarzyła okazja, to uciekliśmy do Danii z żoną i tam poprosiliśmy o azyl i tak w 5 krajach żeśmy lądowali. I tu po powrocie, jak już w 95 roku widziałem, że się Polska otwiera, no jeszcze nie jest całkowicie wolna, to ja się zgadzam, to jeszcze te ubeckie mafie są tak silne, tak poustawiali się właśnie. Mój brat był producentem programów sportowych w telewizji. Jego kolega Adamek tam był od realizacji specjalistą. I jak ta telewizja Niepokalanów powstawała, siedzibą mieli w Niepokalanowie, ale biura były w Warszawie na Zakroczymskiej. No i byliśmy u prymasa Grempa i prymas Gręb apelował do nas o maksymalizm i odwagę. No to ja jeszcze wtedy miałem trochę forsy, bo wróciliśmy świeżo z Belgii i poleciałem do Dallas, do Stanów Zjednoczonych. Kolega nawiązał kontakt z episkopatem amerykańskim, tam była siedziba techniczna, bo episkopat amerykański przeznaczał 4 miliony dolarów rocznie na media katolickie we wschodniej Europie. I rok wcześniej, bo to był 95 rok, rok wcześniej otworzyli na stację telewizyjną na Syberii. I ja ściągnąłem tego dyrektora Mataso do Polski, to był przedstawiciel, inżynier, przedstawiciel episkopatu amerykańskiego. I on, żeby rozpoznał, jaki sprzęt potrzeba, i obiecał, że prawdopodobnie całą pulę w przyszłym 96 roku dostaniemy na sprzęt, żeby to, bo nie było żadnego sprzętu prawie. I pamiętam, po kilku dniach, po tej wizycie inżyniera Mataso, przyjechał biskup Pieronek. I tam najpierw wziął tych ojców, później nas zaprosili, taki naburmuszony, kto, jakim prawem, ja jechałem bez jego zgody do Stanów z episkopem, z mordą na mnie. A mnie, księże biskupie, ja to robię w dobrej wierze, po słowach prymasa Glempa, to on chyba jest szefem. Tak, ale jestem sekretarzem, ja nic nie wiedziałem o tym. A mówię, to ja nie wiem, ja się w tych sprawach nie znam, ale ja robię to w dobrej wierze i wiem, że ten, no i oczywiście już tego samego dnia ten ojciec Grzegorz zrezygnował. No ja wiedziałem, że to jest po ptakach. I tak Pieronek rozwalił telewizję Niepokalanów. Bardzo mnie zainteresował ten projekt tych gazowania, bo tu, żeby to wypaliło, to z tego można uruchomić kolejne działania, bo na przykład ta tak zwana bezpośrednia dystrybucja, no to trzeba kilkanaście milionów, żeby to ruszyć. Bo dlaczego? Bo to jest handel.
i nie uzyskamy od producentów dobrych cenek, byśmy brali w małych ilościach. Także to nie ma, jest sens uruchomienia na ogólnopolską działalność. A tu w sprawie tych gazyfikacji węgla, ja właśnie tu mam do pana, do kolegi apel, jakby przemyślał, czy można to uruchomić eksperymentalnie na małej skalę, bo na to by się szybko pieniądze zdało i można dostać licencję, bo to jest eksperymentalne. Ja bym tak to próbował ugryźć i jak to wypali, to wtedy już jak będzie licencja na te eksperymenty, to można rozszerzać, prawda? Jestem wodą. Jestem miedzią. Jestem węglem. Polska jest najbogatszym krajem w Europie. Polska jest może najbogatszym krajem świata. Nasze zasoby naturalne i praca Polaków powinny zapewnić nam dostatnią i szczęśliwą przyszłość. Węgiel jest wielkim bogactwem Polski. Węgiel może dać nam niezależność energetyczną na wiele setek lat. Podziemne zgazowanie węgla, którego wynikiem jest wodór, rewitalizacja wody i przetworzenie odpadów pogórniczych, to wyzwania, przed którymi dziś stoimy. To nasza szansa na przyjazną naturze energię, na lepsze jutro. Kampania zorganizowana przez Blue Boson Technology, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, Geo Explorers International Incorporated, patronat medialny, internetowa telewizja polonijna. A właśnie, ja też kiedyś filmowałem, byłem w Południowej Afryce, byłem przez 7 lat członkiem Cine Club. To jest Sony Hi8. Hi8. To jest na te małe kasety. No i później właśnie były 16 mm. Próbuję zainteresować tymi tematami wnuków. Jedna z wnuczek maluje bardzo dobrze. To był mój obraz Demarczy, który malowałem w Kopenhadze, jak byliśmy. A to jak byłem w Anglii, zmiana warty jeszcze nie dokończyłem na górze. To ja malowałem. To nawet znalazłem ostatnio zdjęcie tego, jak w czasie... O! Żona mi zrobiła, jak malowałem teraz. W Londynie. Który to rok? To jest 72 rok, tak, 72. Tam byliśmy z żoną, dostaliśmy zgodę na duńskich Fremdepasach, dostaliśmy zgodę na studiowanie angielskiego. Ale żeby żyć czegoś, musieliśmy dorabiać. To jest mini ikonka. Mieliśmy to, sprzedawaliśmy na Jasną Górę. To jest jak miałem firmę w Hongkongu, nie? Jest papieżem właśnie i to Matka Boska. Znany ci, prawda? Wielki Polak, patriota. Niestety niszczony. Od naszej grupy przyjmij na pamiątkę. To w dowód pamięci o tobie, o tym, co robiłeś dla sprawy publicznej i narodowej. Tak to żeśmy ujęli. Bardzo dziękuję. Tym bardziej, że go spotkałem. I'm so afraid it's a fine country. My friend, I sense the fire. I see my coat of which I'm given. I live it, life is fun. I travel each and I much more than this, I did this my way. Czy ja tutaj na ten piedestał mogę zaprosić naszego gościa z Słowacji? Tak jest. Oczywiście. Halo! Halo! Nawet nie wiem na pana imię. Nie przedstawił się. Paweł! Paweł! Ja też Paweł, Słowacki Paweł, Paweł, Italian i Paweł. Ale strój masz Janosika. Prawie. Strój mam słowenski, Słowenski.
Bardzo som rada, že som v tejto, poviem vám úprimne, čo si vy Poliaci neviete uvedomiť v zasľúbenej zeme, lebo máte tu živého Krista, máte otvorené kostoly, môžete prijímať toho najlepšieho lekára, nepotrebujete žiadnej šepinky, žiadneho lieky, len Eucharistiu. A máte tu kráľovnú Polska, 3. mája, minulý rok som si uvedomil, ako tie flagy, tie vaše zástavy sa po tých domov vesia. Máte niečo, čo iný národ nemá. Môžeme mať bohatstvo a neviem ako, ak nebudeme mať vieru v Boha, ak nebudeme mať tradíciu, nemáme nič. Na tom treba stávať, na tom treba žiť. No som rád, že som tu v Polsku, lebo na Slovácku sme mali zamknuté kostoly. Je to trudné žiť bez prítomnosti Ježiša v Eucharistii. Bielá roža skvitala, mamka dcerku zapletala, mamka dcerku zapletala. Nezapletajce ma toho, nebudem ja dzielko dlho, nebudem ja dzielko dlho. Witam Państwa bardzo serdecznie w Górznie, w naszych skromnych drewnianych progach, gdzie powstaje mikropiękna, szczególna biżuteria dla kobiet, stworzona z żywicy i z polskich kwiatów, roślin jak mchy, porosty. Tworzone są praktycznie wszystkie sztuki w jednym egzemplarzu. Do tej pory powstały 3 kolekcje uskrzydlona, mikroleśna i uskrzona, która świeci w ciemności. To jest żywica jubilerska, tak, ale to jest kategoria biżuterii sztucznej, która powstaje z miedzi też, ze stali chirurgicznej oraz z metali, stopu metali jubilerskich nieuczulających. W tych kuleczkach jest umieszczona, pokruszona róża oraz płatki polskiej hortensji w tych kulkach, które stanowią kolczyki w szkle, a tutaj w tej szklanej małej buteleczce mamy tutaj mech z leśnego Górzna oraz malutką, bardzo malutką paprotkę i wrzosiec, różowy wrzosiec. Także coś dla miłośników leśnego krajobrazu. Ja myślę, że po prostu to jest piękno i ja jakby mogę tylko podziwiać. Natomiast tak czy inaczej to chyba tylko kobiety są w stanie tak piękną biżuterię właściwie ocenić. Muszę przyznać, że moje pierwsze wrażenie jest naprawdę imponujące ze względu na to, że artystyka, cierpliwość, z jaką pani wykonuje tą pracę, jest naprawdę godna podziwu i jestem zdumiona pańską pracą, pańską pasją. Ogólnie podziwiam artystów, bo jednak dają nam dużo koloru, bardzo dużo koloru w współczesnym świecie. Ubarwiają nam to życie, więc naprawdę dziękuję. Ja chciałbym zaprotestować. To nie jest dla mnie sztuczna biżuteria, jest jak najbardziej naturalna, ponieważ zawiera w sobie elementy kwiatów, motyli, skrzydeł. Więc z liści klonu, nieprawdziwe. Z liści klonu, tak. Więc to jest natura, która została poprzez twórczą pasję i serce, w jakie się to wkłada, zamieniona w biżuterię, co będzie niewątpliwie cieszyło moją żonę i moją wnuczkę, bo mam dwie damy w domu, którymi obdaruję te piękne dzieła sztuki pani.
Szanowna Pani, my w Polsce tutaj, w Żelaznym Moście, mamy około 1,5 miliarda ton odpadów poflotacyjnych, a właśnie w tych odpadach poflotacyjnych są tysiące ton szlachetnych metali. Mamy tam złoto, mamy tam srebro, mamy kobalt, mamy nikiel. I my, proszę Panią, w najbliższym czasie doprowadzimy do wydobycia tych szlachetnych minerałów właśnie z tych odpadów poflotacyjnych po to, żeby Pani darmowo przekazać tony czy setki kilogramów tych szlachetnych materiałów po to, żeby Pani mogła doskonalić swoją sztukę jubilerską. Bardzo dziękujemy za pokazanie prezentacji. Do zobaczenia w Tarnowie na Forum Gospodarczym Polonii. Jesteśmy niezwykle bogatym narodem. Nie tylko dlatego, Krzysztof, że mamy takie bogactwa, ziemię, tak? Nie tylko, że mamy tą piękną ziemię, ale mamy coś, czego absolutnie zgubić nam nie wolno. Mamy absolutnie wyjątkową kulturę i duchowość. A przy mnie stoi przedstawiciel kultury bliskowschodniej i dziękuję Bogu, że mogłem go poznać, bo dzięki niemu odkryłem to, czym jest Syria. I Syrię teraz poznaję, odkrywam na nowo poprzez Nabila. Nabilu, dziękuję Ci serdecznie. Ja dobry wieczór. Dzisiaj sobota, kochani, jest dzień zaprzysiężenia prezydenta Asada na następną kadencję siedmioletnią. Ja mam nadzieję, że w ciągu tych 7 lat już Syria pozbędzie się tych wszystkich okupantów, którzy ciążą na jej ziemi. I od wzgórz Golan po Iskenderun, czyli Antiochię, która jest okupowana przez Turcję, i po te tereny, które Amerykanie tam okupują i kradną codziennie kilkadziesiąt samochodów ze zbożem syryjskim i z ropą naftową syryjską. A tak przy okazji, tylko chciałem puścić Wam piosenkę taką, która jest z okazji właśnie. Habbat to znaczy kochamy Cię, i to te słowa skierowane do prezydenta Asada właśnie. To trzeba to zobaczyć wideo właśnie tam z tą piosenką, jakie pięknie, jak dziewczyny śpiewają i machają flagami syryjskimi. Brawo! Na cześć prezydenta Asada! Kikloty! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Zdrowie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz wracając do tych naszych pomysłów, dlatego bardzo, bardzo, bardzo proszę, jakby Pan pomyślał, czy jaki jest minimalny kapitał potrzebny, żeby uruchomić eksperymentalnie produkcję tej gazyfikacji. Pilotażowo, tak, bo wtedy ja uważam, ja wiem, że możemy wtedy łatwiej dostać licencję na pilotażowo, ale jak to ruszy, to już może być już szansa, że to pójdzie dalej, nie? Let record show, I can't tell this, I need is my Ja się bardzo cieszę, jak Hubert Gorczyca nagrywa lub tworzy coś, można powiedzieć. To czy jesteśmy w Norwegii, czy jesteśmy gdzie indziej, to zawsze się powtarza. Zawsze replay, nie? I zawsze brawa. I zawsze brawa. Brawo!